Dzień dobry Państwu, Marcin Tosz, Rozmowa Echa 24. Witam serdecznie w studiu. Jak Państwo widzą, Andrzej Padniewski, kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia z Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, okręg, który? Pierwszy. Pierwsze miejsce, pierwsze. I tu mała uwaga na samym początku. Nie będziemy z Andrzejem się tutaj, że tak powiem, nie będziemy udawać, że się nie znamy i nie będziemy sobie panować, bo znamy się bardzo długo, wiele lat. Prowadziliśmy wspólnie różne audycje, zaraz o nich też opowiemy. Także no nie będziemy Państwa czarować, że my tutaj pan redaktor, pan kandydat. Nie, no znamy się bardzo długo, więc ta rozmowa pewnie będzie mało... Nie będziemy się wyzywać, o może tak. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Nie będę Andrzeja wyzywał, ani Andrzej mnie. Będzie natomiast ciekawy. Andrzeju, skąd pomysł na start do Rady Miejskiej Wrocławia? Radni Rady Miejskiej Wrocławia w ostatniej kadencji tak naprawdę, my to mówiliśmy jeszcze, kiedy działałem w Akcji Miasto, stali się takimi semaforami Jacka Sutryka. No, czyli co, że ręka do... Tak, ręka do góry, dziękuję. Na 3-4 i ry... Głosujemy, tak, tak jest. Ale i za pieniążki. No to właśnie jakby ten aspekt, tego aspektu już nie poruszam. No radni powinni otrzymywać jakieś gratyfikacje z tytułu poświęconego czasu. Ale nie ze spółek miejskich, tak jak teraz jest. No właśnie, no tutaj te gratyfikacje powinny wystarczać i myślę, że ten kodeks etyki radnego, który już zaproponowali niektórzy radni, no powinien być podpisany przez wszystkich kandydatów. Abstrahując od tego, radni nie są od tego, żeby głosować. Rada Miejska, Rady Gmin są od kontrolowania prezydenta, wójta, burmistrza. Radni tej kadencji tego nie robili. Ale po co to robić, jak taki Paweł Karpiński, którym ja się koleguję, także chyba już nie, bo Paweł się na mnie obraził, mam takie wrażenie, ale znamy się kupę lat z Pawłem. Zawsze go bardzo szanowałem, zawsze uważałem, że jest po prostu materiałem na świetnego samorządowca, świetny polityk, zna wiele, naprawdę porusza się świetnie w różnych obszarach, w różnych zagadnieniach, od ekonomii po ekologię, ale jeżeli chodzi o ekonomię, no to tutaj się musimy pochylić i niestety z troską nad Pawłem, ponieważ co miesiąc inkasuje kilkanaście tysięcy złotych, które płaci mu nie bezpośrednio, ale pośrednio Jacek Sutryk poprzez Miejską Spółkę Wrocławski Park Technologiczny, czyli dostaje kasę od organu, który powinien kontrolować i wszyscy udają, że to normalne. A żony radnych? Też są pozatrudnione. Tak, zo. Na przykład. Michała więc... Górskiego, żona w radny Michał Górski, on ma żonę i ona zatrudniona jest w zoo i patrzy się, kto skąd przyjechał do zoo, czy z Białegostoku, czy z Düsseldorfu. Ale co, rejestrację czytacie jak? No, nie, bo wpisujesz kod, jak kupujesz. A, okay. Przez internet to chyba trzeba kod podać. Mhm. W jakiś tam sposób to analizuje. Dyrektor Ratajszczak mi powiedział, że on to robił godzinę w miesiącu. A teraz jest tak? Dobra. A teraz jest osobna do tego pracownica i co za przypadek, że jest to żona radnego Michała Górskiego. My się śmiejemy z Marcinem oczywiście, bo jakby to już jest tak kuriozalne, że tutaj czasami trzeba reagować przez śmiech, ale to są patologiczne sytuacje, oczywiście, których tak. Po prostu powinny być z samorządu wykluczone. Jestem przekonany, zresztą w rozmowie z tobą sam kiedyś powołałeś się na ten argument, że wydaje mi się, że już wrocławianie nie tylko zorientowali się, że prezydent nie nadąża zarządzeniem miastem, on nadąża tylko i wyłącznie za swoim kontem facebookowym, ale też będzie duża wymiana pokoleniowa w Radzie Miejskiej i to jest główny powód, dla którego uważam, że no, działałem w Akcji Miasto, działam teraz z Kolejami Dolnośląskimi w bardzo wielu inicjatywach, potrzebni są radni, którym chce się robić, bo ta aktualna rada tylko w większości skupiała się na prawidłowym głosowaniu. Z Akcji Miasto zresztą będzie kilku kandydatów z różnych list, co ciekawe, bo będzie tak, Kuba Nowatarski, Koalicja Obywatelska, Andrzej Padniewski, bezpartyjni samorządowcy i Aleksander Obłąk, Jacek Sutryk, Lewica i samorządowcy. Ten Olek to jest fajna postać. On teraz ode mnie nie odbiera telefonu, bo mu zabronili rozmawiać ze mną. Ja spróbuję, jak wyjdziemy, to ja zadzwonię, może ode mnie odbierze. Dobra, zrobimy taki numer. Natomiast to jest ciekawa postać, bo jeszcze niedawno się nabijał z Jacka Sutryka, bardzo krytykował, a teraz nagle go wspiera. No to jest takie troszeczkę dziwne i Olek nie chce tego wyjaśnić. Jeszcze jest Jakub Janas na leśnicy, na ścisłości. Kuba, pozdrawiam cię serdecznie. Natomiast sytuacja jest o tyle kuriozalna, że za chwilę w ogóle wydaje mi się, że właśnie koledzy startujący z list Koalicji czy Platformy Obywatelskiej, no nie wiem, czy deklarowali, że popierają Michała Jarosa, a co, jak teraz nie będzie Michała Jarosa, to oni się wycofują z wyborów? Nie, takie? Nie, no ale to jest oczywiste. Przecież radni Koalicji Obywatelskiej powiedzieli już dawno, też kandydaci na radnych koalicji z listy Koalicji Obywatelskiej, większość z nich zapowiedziała, że nie będzie popierać Jacka Sutryka. Po prostu. No nie będzie na niego grać w kampanii.
A wręcz przeciwnie. Te, no. te szachy tam. Ale co w tym dziwnego? No przecież koalicja nie wskazała kandydata. Jeżeli, nie. Jeżeli by wskazała kandydata, i jeszcze może jeszcze wskaże, bo rozmawiamy. Znaczy Platforma Obywatelska rano. Może wskazać, tak? Bo tak. Koalicja Obywatelska jako ten, to jeszcze już w sumie nie. No, albo będzie to Michał Jaros, albo nikt. Tak, do 16. Mhm. No. Też może wskazać poparcie, tak, to jest ważne. Mhm. Natomiast ci ludzie, którzy są na liście Koalicji Obywatelskiej, to jest antyobóz, antysutrykowy, skrajnie można powiedzieć. Tam jest Robert Suligowski, który go miażdży przecież, kiedy tylko może, rozjeżdża merytorycznie Sutryka, tak. Robert Suligowski, kandydat numer jeden, nie pamiętam z którego okręgu. Tam jest Leśnica Piotr Ule, tak. Którego Sutryk się boi. Piotr Ule rozjeżdża go jak walcem, kiedy tylko jest okazja. Jacek Sutryk go tylko potrafił, pamiętam, obrażać w radiu. Rodzina mówią, że to jest Ule, to jest stan umysłu. Tymczasem Ule po prostu go punktuje przy każdej okazji. Piotr Ule nie jest wrocławianinem, bo pan prezydent zawsze tak mówi, że Piotr Ule czy Marcin Tosz mnie krytykuje, ale wrocławianie mnie krytykują, więc on w ogóle nas wszystkich wyklucza z grona Wrocławia. Tylko ja, Ule... I Andrzej Padniecki. Nie jesteśmy wrocławianami, tak, absolutnie. Że ja jestem, tak sobie wypraszam sobie. Bo ty i Ule, to wiem, że nie. Ale pan prezydent natomiast, nie lubi krytyki. Tymczasem tak. Na liście, która go ma wspierać, tych krytykantów jest po prostu multum. No, lista no nie wiem, czy wszystkich wymieni pan prezydent Sutryk. Ale może mu nie wymieni, pan dyrektor departamentu przyniesie. Nikogo nie wymieni. On jego popiera lista lewicy i spokojnie. Wybory nas czekają bardzo ciekawe. To sobie zostawmy, bo możemy sobie spotkać się jeszcze raz, jak da... Jak pozwolą okoliczności, to jeszcze raz się możemy spotkać. Andrzeju, sobie pogadamy o tym, ale ja chcę przede wszystkim dowiedzieć się, co ty chcesz zrobić tak. W Radzie Miejskiej. Dla mnie radni powinni zgłaszać inicjatywy, które powodują, że rośnie nam jakość życia. To jest tak trywialne, że ja sam się przeraziłem, że to powiedziałem, więc przejdę do konkretów. Takim podstawowym celem dla radnych na Starym Mieście moim zdaniem powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze wydłużenie bulwaru Dunikowskiego i Marii i Lecha Kaczyńskich po to, żeby można było przejść pod mostem Grunwaldzkim, tak żebyśmy mogli dojść do rzeki Oława, to by był kapitalny tak pieszy wzdłuż Odry. Czyli tam taka kładka podwieszona tak pod mostem. Tak jest, to jest dla mnie bardzo ważny cel. No ale to co, czemu to jeszcze nie powstało? To jest kuriozalne, że to jeszcze nie powstało. Zwróć Marcin uwagę, że ja wiem, że właśnie im więcej osób jeździ rowerami, tym mniej kierowców w mieście. W ogóle to, że powstaje infrastruktura rowerowa, to jest jedna z lepszych rzeczy dla kierowców, bo oni stoją w krótszych korkach. Przecież na Biskupin tamtędy można by w ogóle bez świateł jeździć rowerami, bez sygnalizacji świetlnej, w czasie dużo krótszym niż można jechać samochodem, tak? Więc Wrocław powinien inwestować w tego typu rzeczy. A druga rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna, to jest to, żeby na Kazimierza Wielkiego powstało dużo więcej zieleni. My mamy od lat 70. od czasów Gierka projekt zrealizowany autostrady w centrum miasta, która tak, no, jeżeli państwo kiedyś tam byli sobie w knajpach i siedzieli na podwórku, to wiedzą państwo, jak tam się niekomfortowo siedzi. Jeżeli tam by powstało... Serce. Na przykład... No, nie chciałem wymieniać nazwy, panie redaktorze. Ja zawsze jestem tam w niekomfortowych okolicznościach dla mnie, bo... Tak, no ale to tam się nie fajnie siedzi, tam musi być dużo więcej zieleni, my musimy skleić miasto. I trasę WZ trzeba po prostu zabić. Tam nie powinno być takiej drogi. Powinno być po jednym pasie w jedną stronę, zazielenić resztę i tyle. Przywrócić może jakąś architekturę za parę lat. Były jakieś takie pomysły jeszcze za czasów Rafała Dudkiewicza, to palcem po wodzie pisane, ale generalnie trasa WZ musi przestać istnieć. Przestał się istnieć jeden ze ślimaków na placu społecznym. Plac społeczny zostanie i tak człowiek zabudowany, zrewitalizowany. Tak siłą rzeczy wtedy też trzeba myśleć i bardzo dobrze, że o tym robisz, o rewitalizacji trasy WZ, czyli po prostu jej zamknięciu. No, uspokojony ruch lokalny. Spokojony ruch. Tak. Generalnie tam przepustowość może wzrosnąć, bo tam, proszę pamiętać, właśnie na takich głównych ulicach w mieście więcej ludzi porusza się tramwajami niż samochodami, to tak 4-5 razy więcej. Ulica Świdnicka jest takim kapitalnym przykładem, też kolejna niezrealizowana obietnica Jacka Sutryka. Natomiast jeżeli pytasz, co musiał zrobić, to też przede wszystkim to, żeby w końcu w budżecie były zapisy dla pracowników jednostek samorządowych, żeby w końcu zarabiali godziwe pieniądze i chodzi mi o spółki i jednostki samorządowe. Ale w spółkach się super zarabia. Co ta liczba wakatów, tak, liczba wakatów, kilkadziesiąt wakatów w Straży Miejskiej to jest śmiech na sali, której Jacek Sutryk zajmuje się live'ami na fejsie, a nie pracą na rzecz Wrocławian. Z akcją miasta wyliczyliśmy swego czasu, że 20 kilka milionów złotych traci miasto rok w rok przez to, że nie jest w stanie opanować skali nielegalnego parkowania, a strażnicy miejscy, znaczy czy komendant, czy rzecznik prasowy mówi, no hola hola, no, nam brakuje kilkudziesięciu etatów. No tak, jeżeli oni mają minimalne krajowe, ci strażnicy miejscy, no to kto tam przyjdzie do pracy we Wrocławiu? Ale dlaczego jest tak, że są pieniądze ze spółki miejskiej na etat dla żony radnego Michała Górskiego na przykład, tak? Na druk wrocław.pl.
Tygodnik za miliony złotych drukowany, dlaczego periodyk propagandowy. Dlaczego są pieniądze na takie sprawy, a nie da się dać podwyżki strażnikom miejskim? Ja dlaczego żaden, że dlaczego ja nie pamiętam takiej interpelacji albo wniosku jest... radnego miejskiego, żeby wystąpił o podwyżki dla strażników miejskich? Ja nie słyszałem no o takim. No bo oni są wszyscy, w jakiś sposób też wszyscy, bądź też nie wszyscy, prawie wszyscy zblatowani z władzą, w sposób bezczelny i zero-jedynkowy, zblatowani. Ale zobacz Marcin, nawet jest taka kuriozalna sytuacja, że ja bardzo rzadko jeżdżę samochodem. Jeżdżę, ja tylko jeszcze mały apel do strażników miejskich, bo mam sygnały od strażników. Ja je przeczytałem, ja je znam, te wszystkie wasze postulaty, coś może się uda zrobić, musicie się tam trzymać, musicie wytrwać, panowie i panie. I trzymamy kciuki, żebyście jak najszybciej dostali podwyżki. Natomiast to samo jest z kierowcami MPK. Tak? W tym momencie rynek kierowców jest taki, że poszczególne gminy czy tam zleceniodawcy tych usług podkradają sobie kierowców. No ale w efekcie we Wrocławiu człowiek stoi na przystanku, ma być autobus. Autobusu nie ma, no bo nie ma kto go prowadzić. No to jak Jacek Sutek mówi o zrównoważonej mobilności, no to jest zrównoważone, a nie jest w stanie, bardzo, tak, a to jest bardzo zrównoważone, bo nie przyjeżdża autobus, więc dzień pieszego pasażera we Wrocławiu jest całkiem częstym doświadczeniem. Takie osoby się obrażają na komunikację miejską i później bardzo trudno jest przekonać, żeby z powrotem skorzystały. I to jest kuriozalne, że my pakujemy pieniądze jako miasto nie tam, gdzie trzeba, chociażby właśnie te miliony na druk gazetki, która służy do ogrzewania bud w schronisku w większości. No tak. Co się z tą gazetą dzieje później, to jest w ogóle... Trybuny Ludu, no właśnie. Masakra po prostu. To jest już poziom chiński druku gazetki. Gadzinówka pełną gębą, te felietony Sutryka, to ich się czytać nie da. No to jest bezczelna propaganda, wstyd, że coś takiego w ogóle istnieje. Wstydzę się za moich znajomych, którzy tam pracują, biorą udział w tej propagandzie, nachalnej, obrzydliwej propagandzie. Nie powinno tak być w cywilizowanym mieście. Niestety jest tak we Wrocławiu, ale tak podejrzewam, że za parę tygodni już nie będzie. Jak oceniasz kandydatów na prezydenta? Czy w ogóle Jacek Sutryk ma szansę nawiązać, znaczy inaczej, nawiązać walkę, to on ma szansę, ale czy on ma szansę powtórzyć swój sukces, wielki sukces sprzed lat 5,5, czyli że załatwi temat w pierwszej turze wyborów? Nie wierzę w zwycięstwo Jacka Sutryka, bez względu, my rozmawiamy, tak jak mówiłeś, jeszcze przed godziną 16 w czwartek, więc nie wiemy, jaka jest liczba kandydatów ostatecznie. Natomiast Jacek Sutryk przy obecnym poziomie tego, w jaki sposób traktował Wrocławian na Facebooku, czy chociażby teraz ta afera z kolegium Hubanum, to powoduje, że wszyscy, mam wrażenie po rozmowach, że już naprawdę jego wejście do drugiej tury uważałbym za sukces. Tam przegra z Jerzym Andrzejem Michalakiem, wiadomo, kandydatem bezpartyjnych samorządowców, który jest najlepszym kandydatem na prezydenta Wrocławia. Trzymam za Jerzego mocno kciuki. Zwłaszcza dla Andrzeja, bo tam szerzej patrząc, to różne są tam oceny, zwłaszcza jeśli chodzi o sondaże. Natomiast no Jerzy Andrzej Michalak, przy całej sympatii i szacunku do niego, kandydat merytoryczny do bólu, co mu pewnie przysparza głosów, ale też przez to trochę tych głosów pewnie też straci. Natomiast on nie wejdzie do drugiej tury, no nie czarujmy się, do drugiej tury wejdzie prawdopodobnie Izabela Bodnar. I co ciekawe, Jacek Sutryk prawdopodobnie z nią przegra, no bo Ale ona nadal nie jest zgłoszona jako kandydatka w chwili, kiedy rozmawiamy. Pytam właśnie... o to wczoraj, bo widziałem tak. To, ale ponoć tak. Jest. No jeszcze tam rano ponoć jeszcze ten nie było na liście, nieważne, może pani tak. Może ponoć tam jakaś migracja. Tak czy siak, carte blanche jest zawsze... No jeżeli nie wystartuje Izabela Bodnar, no to ratować honor Wrocławia będzie Jerzy Andrzej Michalak, to prawda, ewentualnie PiS, ale wątpię, żeby we Wrocławiu znalazł wielu zwolenników. No ale nie życzymy tego Izabeli Bodnar, żeby nie wystartowała w wyborach, no bo wtedy Wrocław będzie miał naprawdę pecha i być może będzie nadal tak, jak jest. Czyli tak sobie. W przeciwieństwie do wielu środowisk, jak ktoś wystawia kontrkandydata, to my jako bezpartyjni samorządowcy cieszymy się, że w kraju działa demokracja, a nie krzyczymy, że jest to działanie niedemokratyczne, ale już nie będę złośliwy, kogo cytuję w pewnej wypowiedzi w Radiu Wrocław, bo tego pana ostatecznie, z tego co słyszymy, nie będzie już na listach kandydatów na prezydenta Wrocławia. Więc ja się cieszę, że jest wyścig, niech wrocławianie, wrocławianki zdecydują, kto ma zostać następnym prezydentem. Ja osobiście uważam, że będzie to Andrzej Michalak i w mojej ocenie Jacek Sutryk nie będzie miał szans na to, żeby uzyskać reelekcję. Dobra. Panie Andrzeju, to kończymy w takim razie. Andrzej Padniewski, dawniej Akcja Miasto, teraz bezpartyjni samorządowcy, okręg pierwszy, miejsce pierwsze. Kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję Państwu bardzo.